Chodźcie, staniemy. Chodźmy, jesteś się. Ania, to chodźcie, głośno śpiewamy. Witam Was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś Ty, Basia Ci, Basia Ci. Jaka nasza szkoła jest? Mała, duża? Duża. Jest cała żółta. Drzewka są wysokie. Jak będziesz na nie spinać, a wysoko, to można wpaść. Można samochodem pojechać do szkoły, albo na piechotę, albo rowerem. I piękna szkoła i jest. A jeszcze nasza szkoła i ciocia nas uczą, a przyjedziemy do szkoły, to się cieszymy. Pewnie, że tak. My jesteśmy tu wielką rodziną, więc wszyscy razem się wspieramy, czujemy się tutaj bezpiecznie. Jest atmosfera cudowna. Bym nie chciała, żeby szkoła by się zamknęła. Nie, bo są kolegi i są dziewczynki. To wszystkie dzieci nas kochają. Znaczy... Pani dyrektor się dowiedziała w niedzielę wieczorem, o ile dobrze pamiętam, o tym, że jest planowane zamknięcie szkoły, że ponoć już jest gotowa uchwała. No, gmina za to odpowiada. Uchwała była już gotowa, ale nam nie pokazano. Ona już była gotowa. Gmina przyszła na spotkanie z nauczycielami, z rodzicami, mając uchwałę i nie pokazując jej. No, mieszkańcy czują się tak, jakby postępiono z nimi nie w porządku. Że jakby się nie liczyli. My zrobimy swoje. Już. Chciałem powiedzieć, że w obwodzie szkoły podstawowej w Bezwoli zamieszkuje 109 dzieci. Natomiast do swojej szkoły, do szkoły w Bezwoli, chodzą, są zapisane tylko 17 dzieci. Prawie 70 tych dzieci przejeżdża koło szkoły w Bezwoli i jedzie do szkoły, do zespołu szkół w Wochyniu. To jest dla mnie niezrozumiałe. Mieszkańcy niejako dali sygnał do tego, że w zdecydowanej mniejszości, chcę podkreślić, korzystają z tej szkoły. Ale panie wójcie, to nie jest tak, że rodzice dużej części dzieci z Bezwoli już zrezygnowali z tej szkoły i przeszli do Wochynia. To jest raczej tak, że te dzieci nigdy do Bezwoli nie chodziły, bo taki po prostu jest podział rejonów szkolnych, że część Bezwoli od lat 70. należy do szkoły w Wochyniu. A druga rzecz jest taka, że do szkoły w Wochyniu z Bezwoli prowadzi chodnik. Natomiast do szkoły w Bezwoli chodnika nie ma. Pani redaktor, gdzie się kończy Bezwola, gdzie zaczyna, to wszystko zależy, z której strony się patrzy. Przychodzą do mnie również mieszkańcy z części drugiej gminy, nie po części Bezwoli, którzy pytają, dlaczego nie mamy nowych inwestycji, dlaczego musimy dokładać do oświaty, dlaczego musimy dokładać do utrzymania małych szkół. My byśmy chcieli mieć inwestycje, my byśmy chcieli przebudowę stacji uzdatniania wody, na którą nas nie stać, jest prawie 50-letnia w Wochyniu. My byśmy chcieli realizować inne zadania. Rozumiem pana wójta, ale też trzeba jasno powiedzieć, że pieniądze na stację uzdatniania wody to nie są te same pieniądze, co pieniądze na prowadzenie szkoły. I nie można jednego z drugim porównywać i używać jako argumentu, że musimy zamknąć szkołę. Proszę mi nie zarzucać manipulacji, tylko ja podałem jako przykład, że są mieszkańcy, którzy oczekują od gminy pewnej zaradności inwestycyjnej. Dlatego dzisiaj z bólem serca muszę podejmować radykalne decyzje, żeby zmniejszyć wydatki bieżące z budżetu i móc sfinansować zadanie inwestycyjne. Może budowę drogi, może remont jakiegoś obiektu użyteczności, może to stację uzdatniania wody, która jest naprawdę przez mieszkańców, między innymi bez woli, mocno wyczekiwana. A pomagam ubierać dzieciom z przedszkola. To jest moja ulubienica Rajanka. Ja już tutaj 35 lat pracuję w tej szkole. To bardzo ważna funkcja w szkole, bo panie woźne to wszystko zawsze wiedzą i widzą. No nie wiem, czy wójt to przemyślał, czy nie tego, to ja nie wiem. Dlaczego w ten sposób on postępuje, żeby tę szkołę akurat zamknąć?
No to człowiek z sercem, no to ten, co trochę myśli, że nie da zniszczyć tego, co już tyle czasu jest budowane. I ma współczucie dla innych. Nasza szkoła powstała w 1967 roku. Jej powstanie nie było zwykłym powstaniem, było walką. Mieszkańcy Bezwoli chcieli mieć szkołę. Ówczesne władze nie były temu przychylne. Dwoje takich lokalnych społeczników nocą zebrali podpisy niemalże całej miejscowości po to, żeby później autobusem pojechać do województwa, złożyć i udało się, zapadła decyzja o lokalizacji. W budowie tej szkoły bardzo dużo pracy włożyli mieszkańcy. Pracą własnych rąk dostarczali drewno, piach. Przed szkołą posadzono 100-milionowe drzewo, posadzone w Polsce po wojnie. To drzewo rośnie do tej pory, jest otoczone płotkiem, jest stosowna informacja, dąb nazywa się Mieszko. Później szkoła funkcjonowała jako tak zwana szkoła gromadzka przez pewien czas, później była szkoła zbiorcza. Kiedy ja przychodziłem do szkoły w 1988 roku, dzieci było około 130. Obecnie progi naszej szkoły przekracza 66 dzieci, tak począwszy od przedszkola do 8 klasy. Od 2008 roku do naszej szkoły chodzą również uczniowie z ośrodka dla cudzoziemców Bezwoli. Początkowo były to pojedynczy uczniowie, z czasem ich przybywało. W tej chwili stanowią około połowy naszych uczniów. W uchwale znajduje się takie stwierdzenie. W szkole ogólnej liczby uczniów aż 22 stanowią cudzoziemcy. Zaledwie 19 uczniów polskich. To sformułowania aż i zaledwie, czy jedynie, chyba tam gdzieś się pojawia, no trąci ksenofobią po prostu. Trąci ksenofobią, ponieważ co to znaczy, że jest aż tylu cudzoziemców? Jest tyle i tyle uczniów w szkole. Ponieważ dzieci cudzoziemskie, a mieliśmy dzieci z wielu, wielu krajów, gdybyśmy tak flagi postawili przed szkołą, to byśmy mieli małe ONZ, one przyjeżdżają i wyjeżdżają. Niektóre na dłuższy czas u nas pozostają, inne bywa, że i na kilka dni. My tego nie wiemy, jak długo będziemy dziecko uczyli. Do każdego dziecka podchodzimy tak samo. Zgodnie z konstytucją i wszystkimi zapisami, na terenie Rzeczpospolitej wszystkie dzieci objęte są obowiązkiem szkolnym i mają do niego prawo. Proporcja uczniów polskich i cudzoziemskich w poprzednich latach w Bezwoli była troszeczkę inna i to słowo tutaj użyte niefortunnie no, w jakiś sposób pokazuje pewną tendencję no, wyludniania się, jeśli tak mogę powiedzieć, demograficznego szkoły w Bezwoli z uczniów polskich, a zakłócania czy wzrostu tej proporcji uczniów cudzoziemskich. Idąc dalej tą myślą, panie wójcie, wobec takich zakłóconych proporcji, może po prostu pana zdaniem nie warto utrzymywać tej szkoły w Bezwoli tylko dla 19 uczniów polskich i aż 22 uczniów cudzoziemskich. Być może nawet pan nie spodziewał się takiego oporu ze strony lokalnej społeczności, która tak mocno broni wszystkich uczniów. Nie tylko polskich. Oczywiście, że warto. Każde dziecko jest na wagę złota i jest skarbem, jak powiedziałem, swoich rodziców i wójta także. Natomiast no, nie ma żadnej dobrej decyzji w tej sytuacji, chyba że się znajdą jakieś ekstra pieniądze, które pozwoliłyby nam na dalsze funkcjonowanie w takim systemie, w jakim jesteśmy. Kontrola NIK w gminie wykazała, że 540 tysięcy złotych, które było przeznaczone na dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów cudzoziemskich, zostało wydane na zupełnie inne cele. O ile mi wiadomo, w protokole Najwyższej Izby Kontroli poczyniono takie ustalenia, że nie wszystkim zadania były zrealizowane należycie. Część tej subwencji została w ogóle przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych w gminie Wochyń. Między innymi te pieniądze trafiły na dowozy dzieci do szkoły, trafiły między innymi na zakup materiałów dydaktycznych, pomocy do realizacji zadań.
Oczywiście wszystko, co pan mówi, jest bardzo w szkole potrzebne, tylko że akurat te pieniądze były przeznaczone na naukę języka polskiego dla tych uczniów cudzoziemskich i to właśnie od znajomości języka polskiego zależy ich poziom nauczania i ich poziom wiedzy. A na poziom nauczania w Bezwoli pan narzekał na sesji Rady Gminy i użył pan tego niskiego poziomu nauczania jako jednego z koronnych argumentów na to, żeby szkołę w Bezwoli zamknąć. Absolutnie nie narzekam na to, że jest niska umiejętność czy słaba znajomość języka polskiego. Ja wielokrotnie byłem w szkole podstawowej w Bezwoli, wielokrotnie zdarzało się również, że tym uczniom wręczałem, no jako samorządowiec, jeszcze nie wójt wtedy, nagrody za wyniki w nauce, angielskiego chociażby. Więc uważam, że te dzieci robią bardzo duże postępy w nauce i chciałbym, żeby nie mniejsze robili w przyszłości. Natomiast no, proszę mi wierzyć, w takim jestem trochę klinczu, mogę powiedzieć, demograficzno-ekonomicznym. Ja gdybym tylko mógł, gdybym tylko miał, chętnie bym wszystkie 6 szkół dalej utrzymywał. Świetlica to jest. Tak, świetlica, tak. Polskie dzieci mają religię, one mają okienko, także tutaj mamy świetlicę przede wszystkim w tej klasie, bo jest dużo zabawek, tak? Uczymy się, odrabiamy lekcje też. Akurat teraz już odrobiliśmy lekcje i mamy czas na zabawę. Widzę, że wspólnie wieże ustawiacie. Tak, Marysia i? Abdulhalim. I rozsypała się wieża, jak domek z kart. Są niektórzy tacy, którzy mają charakter taki mocniejszy. Abdul znaczy się? Tak, ale na ogół są bardzo grzecznymi dziećmi. Szybko się uczą, naprawdę. Bardzo są mądre. I ciekawe, przede wszystkim ciekawe. Lubią chodzić na spacery. Okoliczni mieszkańcy też ich znają, bo dokarmialiśmy na przykład konie tam u sąsiada. Pozwolił nam jabłka zbierać. Także mamy zajęcia, prawda? Non stop. Tak. To dla nas było nowe zupełnie doświadczenie. Dużo się musieliśmy uczyć. Czy się zdarzały nieporozumienia? Tak, zwłaszcza na początku. Polskie dzieci się skarżyły, że dzieci czeczeńskie do nich brzydko mówią. Te dzieci czeczeńskie twierdziły, że nic złego nie robią. No, nieporozumienie się wyjaśniło. Okazuje się, że pytanie, jak się nazywasz, to jest hamza chuju. No raczej do takich kulturalnych po polsku nie należy. W tej chwili już tego problemu nie ma i jakoś to odkleiło się to polskie znaczenie od tego pytania. Mój syn siedzi w ławce z dzieckiem cudzoziemskim. No, jeżeli pani wyjdzie na korytarz, to pani zobaczy ganianki w wykonaniu jednej grupy mieszanej, że tak powiem. Rozrabiałem jednakowo. Jeżeli są grzeczne, to tak samo jednakowo. Od dawna nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że Czeczen. Tak? Jeżeli się znają po imieniu, to mówią sobie po imieniu po prostu i tyle. Stworzyliśmy taki model współistnienia, że te dzieci nawet występują na jasełkach. Muzułmańskie dziecko, które gra na cymbałkach Bóg się rodzi, to dosyć niezwykły objaw. Uczestniczą w uroczystościach patriotycznych. Z wielką pasją śpiewają piosenki legionowe, które im się bardzo podobają, może dlatego, że są skoczne. Tworzymy, wiem, że to może zabrzmi szablonowo, ale jesteśmy rodziną. I oczywiście walczymy o naszą szkołę i w tej walce bardzo dzielnie nam właśnie towarzyszą rodzice. I co ciekawe, polskie matki broniły dzieci cudzoziemskich. To się nazywa integracja, prawda? Jeżeli polskie matki, że tak powiem, bronią dzieci, które się urodziły poza Polską. Mamy dzieci tutaj w szkole, no ale chcą szkołę zamknąć. No, przydałoby się, żeby była otwarta, no żeby nie zamknęli, no bo dzieci trzeba będzie gdzieś indziej, no, prowadzać, no. U dzieci będzie stres. Ja nie mogę po polsku, nie rozumieję, ja prosto trochę. Żeby zakryli, ja nie chcę tę szkołę. Nauczyciele są super. Tak, dzieci tak, super. Dobrze się czują. Tak, tak. I pani nie chce, żeby tą szkołę zamknęli. Tak, tak. Plocha byłoby, ja bym ujechała odsuda prosto. I za to, że ja lubię ich, ja chcę w Polsce żyć. Gdyby było źle, to by pani wyjechała. Tak, tak. A tu jest dobrze. Tak, dobrze. Pani kocha Polskę, tak, i tu chce zostać. Tak. Dzieci to są dzieci, no, już nie ma różnicy, czy to są inni, czy inni. Wszyscy takie same są, jak to mówią w szkole, nie? Trzeba wszystkich tak samo traktować.
mówię, żadnych zatargów, żadnych konfliktów, żadnego niczego. Z tymi cudzoziemcami, o w ten sposób powiem. Im się pomaga. I co mi te ludzie przeszkadzają? Czy on jest murzyn, czy jakikolwiek, musi się nauczyć w takim środowisku żyć? Przecież nawet żebyśmy byli wszyscy biali, to i tak będzie złodziej, będzie drani, łobuz i będzie, no wszystko się znajdzie, wie pani. To jest tylko kwestia charakteru. I dzisiaj patrzeć na takie coś, szkoła odnowiona, ładnie już jest ocieplona, okna powymieniane i co oni teraz chcą tego zrobić? Dla starców, czy co do licha? No jaki to jest program? Czy takie dzieci, maluchy teraz weźmy, dowóźmy do Wochynia, wszystko tam zwieść na kupę? Przecież to jest chore, urojone. Od wielu lat zespół szkół w Wochyniu świetnie sobie radzi z młodzieżą szkolną. Ma nie mniejsze doświadczenia jak pedagodzy z bezwoli, ponieważ od wielu lat, kiedy funkcjonowało w zespole szkół w Wochyniu gimnazjum, właśnie starsi uczniowie, cudzoziemcy z ośrodka w bezwoli, trafiali do Wochynia. Tylko panie wójcie, pamiętajmy o tym, że gimnazjów już nie ma, że wszystkie dzieci w szkole podstawowej są wymieszane, od najmłodszych do najstarszych. Sprawdziłam sobie statystyki policyjne z 3 ostatnich lat. W małych szkołach w gminie nie było w zasadzie żadnych interwencji policyjnych. W bezwoli zdarzyła się jedna, był to fałszywy alarm bombowy. Natomiast w Wochyniu tych interwencji było kilkanaście. To były drobne kradzieże, bójki, przebywanie na terenie szkoły bez pozwolenia po zajęciach. I to były też fałszywe alarmy bombowe, których było ponad 10, tak mi się wydaje. I była też autentyczna petarda w toalecie, która mogła wybuchnąć. Żartownisiów z podłożeniem bomby, z różnymi innymi zdarzeniami nie brakuje nigdzie. Cóż, potępiam te wybryki, natomiast to świadczy o tym, że jest pewnego rodzaju troskliwość, że ktoś nad tym próbuje panować, zgłasza, monitoruje, interweniuje. Nie wiem, czy te interwencje świadczą o trosce. Na pewno świadczą o tym, że takie fakty w Wochyniu miały miejsce. Podłożenie petardy w toalecie trudno nazwać żartem czy wybrykiem uczniowskim. To naprawdę było zagrożenie dla życia i zdrowia. Pan, jako ojciec, posłałby pan swoje dzieci do takiej szkoły? Nie jestem z terenu gminy Wochyń. Dwie córki chodzą do szkoły średniej, jedno dziecko do przedszkola w Radzyniu i syn do szkoły w Radzyniu. Pana dzieci są bezpieczne. Tylko dlaczego rodzicom tutejszych dzieciaków funduje pan taki stres? Stres długich dojazdów do szkoły, stres nauki w dużej szkole, w kilkudziesięcioosobowych klasach, gdzie dziecko nie będzie tak dopilnowane jak w małych klasach, w niewielkiej szkole, gdzie wszyscy się znają. Zespół szkół w Wochyniu dysponuje 2 świetlicami, dysponuje kadrą pedagogiczną, dysponuje psychologiem, pedagogiem. Myślę, że są w stanie zadbać o bezpieczeństwo uczniów i powierzonych im dzieci. Jest pan przygotowany, panie wójcie, na każdą ewentualność, ale co odpowie pan matce, która zabrała swoje dziecko z Wochynia z powodu stresu szkolnego, który spowodował bezsenność i nocne moczenie? Trudno mi dementować te informacje. No, sam jestem ojcem przedszkolaka i wiem, że dzieci różnie reagują na przedszkole, grupę, panie, koleżanki. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci się u nas odnajdą w systemie edukacji. My nie walczymy z nikim. My walczymy o swoje. O naszą szkołę jako o dobro społeczne. Mamy poparcie w obronie naszej szkoły naukowców, w tym kilku profesorów uniwersytetów, uczelni z Krakowa, z Uniwersytetu Warszawskiego, również poparcie Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Tutaj fragment zacytuję. Prowadząc badania odwiedziliśmy szkołę podstawową w Bezwoli, która okazała się być wzorcową placówką edukacyjną zarówno w kwestii indywidualnego podejścia do dziecka polskiego, jak i integracyjnego podejścia do dziecka cudzoziemskiego. No jesteśmy dumni z takiej oceny zespołu badaczy, którzy widzieli niejedną szkołę w Polsce. W zasadzie wszystkie, w których jest większa liczba dzieci cudzoziemskich. Również bardzo dobrze nam się współpracuje z Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Również dostajemy od niego podziękowania. W zeszłym roku dostaliśmy podziękowanie za naszą postawę w czasie pierwszego zawieszenia zajęć wiosną. Wtedy bardzo się
ostro wzięliśmy do pracy i dla dzieci nie tylko cudzoziemskich, ale głównie cudzoziemskich, bo tamten problem był największy. Po prostu zorganizowaliśmy ogólnopolską zbiórkę komputerów. Przed Wielkanocą wszystkie dzieci w naszej szkole, nie wiem czy zdarzyło to się w jakiejś innej szkole, wszystkie dzieci w naszej szkole miały dostęp do komputera. A wójt co na to? Powinien być zadowolony, że ma taką szkołę na swoim terenie. Mam nadzieję, chociaż z obecnych działań tego no niestety nie widać. Wiem o tych badaniach. Oczywiście zespół badawczy pod kierownictwem pani dr Urszuli Majcher-Legawiec z dużym szacunkiem wypowiadał się nauczycielach i z dużą pochwałą, no szkoda, że tylko ustną, nie finansową. Od wielu lat dokładamy do szkół, żeby jeszcze sfinansować, żeby jeszcze pracowały. 2-3, w zeszłym roku 4 200 000, ale w roku bieżącym, 2021, 6,5 miliona, no nie mam z czego dołożyć. A ja znalazłam taką wypowiedź szefa MEN z 2020 roku dla portalu prawo.pl o tym, że subwencja szkolna w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła nominalnie o prawie 10 miliardów złotych. To jest kupa pieniędzy. Na zadania oświatowe w roku 2020 dostaliśmy 6 milionów 700 tysięcy, w roku 2019 7 168 tysięcy, w roku 2018 6 967 tysięcy. Są to pieniądze z subwencji oświatowych i z wszelkich subwencji podręcznikowych, wyrównawczych, piszemy gdzie tylko możemy, natomiast no, ta subwencja jest niewystarczająca. Czyli wygląda na to, że z pana punktu widzenia ta subwencja oświatowa raczej realnie maleje, a nie rośnie. Spowodowane jest ono przeróżnymi zmiennymi, między innymi małą liczebnością uczniów w klasie, bo pieniądze idą za uczniem, nie za godzinami, nie za nauczycielem. I niestety, także 6% podwyżko dla nauczycieli, co pozwolę sobie zaznaczyć, no dobrze, że nastąpiło, ponieważ no, za każdy dobrze wykonywaną pracę należy się solidna zapłata. Natomiast niestety nie poszły za tym pieniądze. I z budżetu państwa, rozumiem. Tak, tak, nie poszły za tym pieniądze z budżetu państwa. I ta dotacja celowa nie wystarcza nawet na nauczycielskie wynagrodzenia. Nauczycielskie wynagrodzenia w gminie Wochyń to jest kwota rzędu 10 milionów złotych. Subwencji, o której pani mówi, mamy 6. Podnieśliśmy wszystkie podatki. Podnieśliśmy podatek rolny, w maksymalnej wysokości wymierzamy podatek leśny. Podnieśliśmy podatek od nieruchomości przedsiębiorcom, podatek od środków transportowych. Podnieśliśmy dwukrotnie opłatę śmieciową i wraz tych pieniędzy nam brakuje. Nie mamy w budżecie 6,5 miliona, żeby dopłacić do oświaty. I jeśli nie zrobimy konkretnych decyzji w oświacie w roku 2021, w przyszłym roku zaczniemy mieć bardzo poważne kłopoty finansowe, zadłużanie gminy. Będziemy stali przed dylematem nie tylko likwidacji jednej czy dwóch szkół, może już wtedy 4, może zamknięcia pozostałych. Boję się, że już w przyszłym roku nie będę miał czym między innymi zapłacić nauczycielom. To może, panie wójcie, warto porozmawiać z rządem i zacząć wywierać nacisk nie na nauczycieli, nie na uczniów, nie na mieszkańców gminy, którzy muszą płacić coraz wyższe podatki, ale na rządzących. Może warto jednak do tej Warszawy się wybrać, panie wójcie, i upomnieć się o swoje. Kupię bilet i pojadę. Dobry pomysł. Pani redaktor, monitorowaliśmy, już zgłaszaliśmy postulaty tu naszym lokalnym parlamentarzystom, zgłaszaliśmy potrzeby zwiększonej subwencji. No, na razie nie ma konkretnych rozwiązań i to jest to nasze zmartwienie. Ветер шумит, ветер поет, небо блестит, поверь, живет. Он, как и я, хочу быть с тобой, вместе мы связаны одной судьбой. Узел любви, кто нам завязал, мрак и ночном бояться не дал. Любовь подарил на сотни нам лет, ты мой единственный счастливый лет. Piosenka była, że nie można obmienić życie na pieniądze, że życie jest najważniejsze niż pieniądze. Czyli nie pieniądze w życiu najważniejsze. Tak. A miałam jeszcze powiedzieć pani redaktor o tym podcinaniu skrzydeł. Ciężko o tym mówić,
bo ten mały człowiek, jeżeli on nie otrzyma tych dobrych wzorców do naśladowania, to on się po prostu stoczy, zginie. Warto mu dać szansę, a nie podcinać mu skrzydła od razu na starcie, zamykając tutaj tą miejscową szkołę. Zgodnie z ustawą system oświaty w Polsce jest finansowany ze środków samorządowych i z budżetu państwa. Ustawa jednak nie określa jasno zakresu obowiązków obydwu stron. Z analizy przygotowanej przez Związek Gmin Wiejskich wynika, że w ciągu minionych 3 lat realny udział budżetowej subwencji oświatowej w finansowaniu szkół spadł o 12%. To najwyższy spadek w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Samorządy nie tylko finansują bieżące funkcjonowanie szkół, transport szkolny oraz pensje pracowników administracyjnych, ale także dokładają sporo do pensji nauczycielskich i podwyżek dla nich. W małych gminach wiejskich oddalonych od metropolii pomoc społeczna i szkolnictwo pochłaniają 2/3 całego budżetu gminnego. Według Krzysztofa Iwaniuka, wójta Terespola i przewodniczącego zarządu Związku Gmin Wiejskich, taki model funkcjonowania uniemożliwia gminom wszelkie racjonalne planowanie i może doprowadzić do zapaści finansowej samorządów. Od 2016 roku likwidacja każdej szkoły wymaga pozytywnej opinii kuratorium. Bez niej władze gminy żadnej szkoły zamknąć nie mogą. Z danych kuratorium wynika, że od roku 2017 na terenie Lubelszczyzny zlikwidowano prawie 100 szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Liczba uczniów zmalała o ponad 40 tysięcy.